Cześć, nazywam się Robert Marchel i na co dzień zajmuję się tematem powrotów do ex. Tylko pytanie brzmi, czy warto w ogóle wracać do byłej dziewczyny albo do byłego chłopaka? W internecie znajdziecie na ten temat różne informacje, jednak zdecydowana większość ludzi, którzy wypowiadają się na ten temat, zdanie ma jednoznaczne. Nie, nie warto. Jeżeli słyszycie taką odpowiedź, to człowiek, który to wypowiada, prawdopodobnie nie wie, o czym do końca mówi, bo odpowiedź zawsze brzmi, to zależy. I o tym będzie ten odcinek. I nawet jeżeli nie masz takiego problemu, to zachęcam, żebyś go obejrzał, bo wytłumaczę w nim ciekawe mechanizmy, które zachodzą między kobietą a mężczyzną. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że powiedzenie nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki jest totalnie nie na miejscu w tej sytuacji. Bo to przysłowie nie mówi o tym, że jak raz się weszło do Wisły, to już nie można drugi raz tam wchodzić, bo byłoby to totalnie bez sensu, ale o tym, że kiedy drugi raz się tam wejdzie, to rzeka już nie będzie taka sama, bo płynie w niej inna woda. Zatem, jeżeli ktoś używa tego przysłowia jako argument, dla którego nie wróci do byłego partnera, to znaczy, że nie wie, o czym mówi. Pozwól, że wyjaśnię Ci proces, który ma miejsce niemal za każdym razem podczas rozstania, nie licząc związków, których uczucia już od dawna były wygasłe. Załóżmy, że dziewczyna coraz bardziej oddala się od swojego chłopaka. Równowaga uczuć w związku jest mocno przechylona na jego niekorzyść. Ona długo myśli o rozstaniu i w końcu z nim zrywa. I mimo, że w momencie rozstania ta dziewczyna jest pewna, że nie chce z nim być, to jednak dzieje się tam coś dziwnego. O ile chłopak po prostu zaakceptuje tę decyzję i nie będzie desperacko błagał o powrót, to już kilka godzin po rozstaniu dziewczyna zaczyna mieć wątpliwości, czy to na pewno była dobra decyzja. Bo nagle uświadamia sobie, że jest w momencie w swoim życiu, w którym na zawsze może stracić tego chłopaka. I nawet mimo tego, że to była jej decyzja, chłopak staje się dla niej dużo większym wyzwaniem. Z tego powodu dziewczynie zaczyna bardziej zależeć i jeżeli on nie popełni większych błędów, to ona może sama znowu chcieć do niego wrócić. Taki właśnie mechanizm broni związki przed rozpadem i to właśnie z tego powodu niektóre pary zrywają ze sobą na krótko, na przykład na jeden dzień albo na tydzień, a potem do siebie wracają. W niektórych związkach takie krótkie rozstania zdarzają się wiele, wiele razy. Ten efekt działa tak samo na obie płcie. Wprawda, ta teoria nigdy nie została udowodniona naukowo, ale ja sam przez te 7 lat pracy z ludźmi regularnie takie coś obserwuję. Jestem przekonany, że spora część z Was też to potwierdzi. Zatem, kiedy warto wracać do ex i to niezależnie od tego, ile czasu minęło od rozstania? Odpowiedź do końca zostanie bardzo indywidualna, ale jest kilka czynników, które sprawią, że być może warto dać szansę partnerowi. Zastanów się nad powrotem, jeżeli rozstanie było pod wpływem emocji. Czasami kłótnie wymykają się spod kontroli i kończą się zerwaniem, ale to nie znaczy, że nie warto naprawić tego błędu, kiedy emocje opadną. Mocniej zastanów się nad powrotem, jeżeli to jest Twoja pierwsza próba zerwania. Nawet jeżeli mówiłeś swojej dziewczynie czy chłopakowi, jak bardzo Ci coś przeszkadza, a on nie słuchał i robił swoje, to w momencie zerwania dostaje potężnego kopa emocjonalnego i wreszcie może do niego dotrzeć to, co mówiłeś. Weź pod uwagę, czy nie warto dać mu szansy, jeżeli widzisz, że zrozumiał swój błąd. Pomyśl nad daniem szansy partnerowi, jeżeli powodem rozstania była jego zdrada, ale nic nie wskazuje na to, że on nadal ma romans z tamtą osobą. Bardzo często w takich sytuacjach osoba, która dopuściła się zdrady, sama ma potworne wyrzuty sumienia i bardzo cierpi z tego powodu. Zastanów się, czy jeden głupi błąd zawsze musi przekreślić cały związek. Zastanów się, czy nie warto dać szansy partnerowi, jeżeli widzisz, że po rozstaniu się zmienił i zaczął nad sobą pracować. Kiedy nie warto wracać do partnera? Kiedy nic nie wskazuje na to, że on się zmienił albo coś zrozumiał, ale po prostu czujesz pustkę po rozstaniu. To uczucie niedługo minie, dlatego nie daj mu się zwieść. Raczej nie wracaj do partnera, jeżeli to już nie jest pierwsze rozstanie. Albo kiedy relacja od dłuższego czasu była toksyczna. Kiedy partner Cię zdradził i nadal ma kontakt z tamtą osobą.
a już na pewno nie wracaj wtedy, kiedy twój partner grozi ci samobójstwem. Powrót z litości nie ma sensu. Utrzymuj wtedy z nim kontakt, żeby się z tym oswoił, ale nie wracaj do niego. I to wszystkie te najważniejsze czynniki, na które warto zwrócić uwagę, kiedy podejmujesz decyzję. I mam nadzieję, że to wideo ci to ułatwi. Jeżeli natomiast jesteś po tej drugiej stronie i to ty zostałeś porzucony, to oprócz tych wszystkich czynników warto jeszcze rozważyć, czy to w ogóle jest możliwe i jakie masz szanse na to. Jeżeli chcesz, żebym pomógł ci osobiście to ocenić i pomógł ci ułożyć całą strategię powrotu do byłej dziewczyny albo do byłego chłopaka, to oczywiście zapraszam na konsultację. To jest coś, czym zajmuję się na co dzień. Kliknij tutaj i zobacz ofertę moich konsultacji. A oprócz tego zachęcam także do zobaczenia mojego obszernego materiału na temat powrotów do byłego chłopaka albo do byłej dziewczyny. Tutaj też znajdziesz więcej szczegółów na ten temat. Jeżeli podobało ci się to nagranie i chcesz w przyszłości zdobywać wiedzę na temat relacji damsko-męskich i rozwoju osobistego, to koniecznie subskrybuj ten kanał i polub moją stronę na Facebooku. I to wszystko na teraz. Do następnej niedzieli. Robert Marchew.